Cześć, witajcie. Z tej strony Durwart. Kontynuujemy podróż do naszej chatki myśliwego, a nagranie rozpocząłem z uwagi na atak wilka, którego udało się na razie strzałem przepłoszyć. Obawiam się jednak, że wilk za niedługo powinien ponownie wejść nam w drogę. Tak też się dzieje. Tym razem będę musiał nieco lepiej przycelować. Dobry strzał. Trafienie bezpośrednie. Na chwilę obecną niestety nie mamy siły na oprawienie zdobyczy, gdy dotrę do domku myśliwego. Odrobinę się zdrzemnę, jeśli pogoda pozwoli, ruszymy w kolejny marsz z transportem, aby jednak nie zanudzać Was ciągłą wędrówką przez te same lokacje. Widzimy się już na miejscu. Na szczęście dalsza część drogi była już bezpieczna. Mogliście również przez moment posłuchać muzyki w grze bez mojego gadulstwa. Zostały 4 godziny dnia, jak sprawdzałem przed momentem. Nie wiem, czy uda nam się przed zmierzchem wyruszyć w drugą rundę podróży. To z uwagi na spore zmęczenie. Ciekawe, czy godzina snu odmieni sytuację. Cały czas nasz bohater jest wyczerpany. Nie wróży to niestety najlepiej. 2 godziny dnia. Chciałbym uniknąć podróży po nocy, dlatego zostaniemy tutaj. Wyruszymy nad ranem. Oczywiście ten fragment również będzie poza nagraniem. Dlatego widzimy się kolejnego dnia, po przespanej nocy nad ranem. Widzimy, że niewiele widzimy, dlatego jeszcze przynajmniej godzina snu przed nami. Miejmy nadzieję, że mgła ustąpi i będziemy mogli wyruszyć w kolejny spacer transportowy. Tym razem jest już lepiej. Mamy świt, dlatego nie jest jeszcze tak widno, ale warto jest wyposażyć się w to, co trzeba tym razem przenieść. I ruszymy raz jeszcze w kierunku naszej głównej bazy. Nie wiem, czy jest sens zabierania ze sobą drewna na opał. Na pewno nie będzie to naszym priorytetem,
podczas tej wędrówki wezmę ze sobą wszystko, co związane jest z przetwórstwem, wszystkie narzędzia i inne ważne elementy do wszelako rozumianego craftingu skóry, ponieważ i tak jeszcze muszą schnąć. Niech na razie zostaną. Wezmę ze sobą jeszcze odrobinę mięsa. Zapasy jedzenia powoli maleją, ale to zrozumiałe. Cały czas musimy przecież coś jeść. Zostaje nam tylko mięso królika w takim razie. Zobaczmy jeszcze. Stan zdrowia jest zadowalający. Może jeszcze mały kawałek mięsa zjemy. I teraz jest wszystko w porządku. 12 godzin dnia przed nami. Ruszamy. Raz jeszcze postaram się zastosować manewr z poprzedniego odcinka. Jeśli tylko dziać się będzie coś ciekawego, oczywiście zobaczycie to na nagraniu. A tymczasem robimy małe cięcie. Powoli docieramy na miejsce. W międzyczasie znalazłem wilka, który nas na początku tego epizodu zaatakował. Zabrałem jego skórę, a tutaj mamy niestety kolejnego zwierzaka. Naboje do karabinu powoli się niestety kończą. Może być zatem trudniej przeżyć nam w dalszych częściach naszej wędrówki. Ale mówiąc szczerze, tego wilka również chciałbym ustrzelić, aby mieć spokój w okolicy naszego domku. Zaczyna nam doskwierać niestety mróz. Po cichu, jak najbliżej. Niestety spłoszył. Zobaczę, ile nam jeszcze amunicji w karabinie zostało. Dwa naboje. Nie wiem, czy tego wilka udało się postrzelić, czy tylko spłoszyć, ale nigdzie go w tym momencie nie widzę. Śladów krwi niestety nie ma. Odpuśćmy zatem. Ogrzejemy się przez moment. I postaram się jeszcze jedną rundę przynajmniej tego dnia zrobić. Zostawiamy zatem to, co przynieśliśmy ze sobą. Świeżo zdobyta skóra wilka. A tu mamy już skóry wyprawione. Tu mamy świeżo zdobyte flaczki. Pochowamy sobie to, co udało nam się przynieść. I trzeba będzie chyba godzinę się zdrzemnąć. Zostawię, przyda nam się do rozpalenia w piecu.
ponieważ zabrałem ze sobą trochę mięsa, kilka sztuk dziczyzny można zostawić. Zostawmy jeszcze rzeczy w apteczce. Zobaczcie, całkiem spory zapas leków wszelkiego rodzaju, oby jak najdłużej nie były one nam potrzebne. To, co zostawię w inwentarzu, jest na tak zwaną wszelką niedogodność. Oczywiście staram się jak najbezpieczniej podróżować, unikając wszelkiego rodzaju zwichnięcia, czy to nadgarstka, czy kostki, bo takie coś też się w grze zdarza. Jak widzicie, dysponujemy już całkiem pokaźnym arsenałem, jeśli chodzi o crafting. Jest tu niemal wszystko, czego tylko potrzebujemy do przeżycia. Nie pamiętam jeszcze, czy schowałem śpiwór, chyba że go w ogóle nie zabrałem ze sobą. Pusto. Na szczęście samo przebywanie w ciepłym spowodowało, że nie odczuwamy już tak bardzo niskiej temperatury. Tak czy inaczej, jednak godzinę postanowię się zdrzemnąć, odpocząć. Potem kawałeczek mięsa i ruszamy dalszą drogę. Oczywiście raz jeszcze małe cięcie. Co mnie cieszy, to fakt, że jeśli nie potrzebujemy więcej kalorii, nasz bohater nie zjada mięsa do końca. Tutaj zobaczcie, zostało go jeszcze odrobinę. Mamy 12 kilo wolnego udźwigu. Zastanawiam się jeszcze, co można byłoby tutaj zostawić. Wiele to nam nie zmieni, ale każdy kilogram jest tutaj dla nas bardzo istotny. Jeśli chodzi o stan zdrowia, nasz bohater na nic w tym momencie nie narzeka. Zobaczcie, za nami już 12 dni eksploracji. Nie udało się znaleźć jeszcze żadnych przedmiotów kolekcjonerskich, mówiąc szczerze, jeszcze nie miałem okazji na żaden trafić. Nie chcę jednak psuć sobie zabawy, tak jak wspominałem w jednym z wcześniejszych epizodów. Nie sięgam do żadnych poradników dostępnych w sieci. Jeśli coś trafi nam się, będę z tego bardziej zadowolony. Martwi mnie brak tego wilka, do którego strzelaliśmy. O! I nam się zagadka rozwiązała. Kolejny wilk. I słuchajcie, mała zmiana planów, ponieważ ten wilk nie jest jeszcze przemarznięty, dlatego dość szybko uda nam się pozyskać z niego to, co cenne. I szybko zostawimy to w naszej chatce. A z racji na to, że rozpoczęła się jakaś śnieżyca, będziemy zmuszeni niestety zostać tutaj na dłużej. Wykorzystajmy może ten czas na upieczenie wilczego mięsa.
drewna na opał mamy całkiem sporo. Dlatego od razu możemy wziąć się za przygotowanie jedzenia. Wyrzucę jeszcze tylko oczywiście wszystkie skóry i flaczki. Niezbędne przygotowania do dalszej wędrówki za nami. Mimo padającego śniegu decyduję się ruszyć na kolejną rundę transportową. Oczywiście jeśli przydarzy się coś ciekawego, zobaczycie to w materiale. A teraz kolejne cięcie. Jesteśmy ponownie w domku myśliwego. Stwierdziłem, że nie będę już nagrywał materiałów z transportu tych wszystkich rzeczy, dlatego jeden czy dwa dni z przygody naszego bohatera będzie wycięte. Oczywiście nie mogę przewidzieć tego, co stanie się w najbliższym czasie, dlatego oczywiście jeśli przydarzy nam się jakiś ciekawy fragment przygody, będę cały czas w pogotowiu z nagrywaniem. Oczywiście nic ważnego Was nie ominie, a tymczasem ja będę się z Wami żegnał. Słyszymy się w kolejnym materiale z gry The Long Dark. Pozdrawiam, cześć!